Cześć, zapraszam Cię na nasz kolejny materiał, tym razem realizacja z rezerwatu Siankan, położonego 35 km pod Tulą. Wbrew pozorom miejsce bardzo odludne, naokoło tylko dżungla, Morze Karaibskie, a dużo dzikich zwierząt. No, wspaniałe miejsce na pobyt bez zasięgu, energia elektryczna z paneli solarnych, woda ze studni, świetne miejsce, żeby być w kontakcie i blisko z naturą. Zapraszam. Okay, tutaj chciałem Wam pokazać z takiej szerszej perspektywy, gdzie to było w okolicach Tulum, gdzie tam trzeba było dojechać. Tu mamy Tulum na mapie, Playa del Carmen, Cancun, czyli miejsce, z którego zaczęliśmy. A teraz w momencie, kiedy składam ten film, jesteśmy tutaj w Puerto Escondido, czyli pokonaliśmy taki ładny kawałek w Meksyku. Ok, dobra, przybliżymy sobie to. Tulum. I tutaj mamy centrum Tulum. Tutaj się jedzie do strefy hotelowej, zona archeologiczna, strefa hotelowa. No i tutaj mniej więcej na tym ciemniejszym zaczyna się rezerwat Siankan, czyli taki rezerwat natury. Tutaj jest pełno lagun, są tam krokodyle, dzikie ptactwo. No, piękny rezerwat przyrody. No i tutaj trzeba pokonać całą tą drogę. Tutaj. No i my byliśmy mniej więcej tu, zaraz to przybliżymy. O, tutaj jest takie miejsce o fajnej nazwie Zamach. A na końcu tego znajduje się miejscowość Punta Allen. Raz dziennie dociera tam busik z centrum Tulum. No niestety nie jest łatwo tam dotrzeć. Na mapie to jest tylko 35 km, jednak podróż trwa prawie 3 godziny. Jedzie się przez bardzo dziurawą drogę. Może uda mi się wstawić jakiś kawałek, jak to wygląda. No, samochody poruszają się 10 km na godzinę, strasznie rzuca taka szutrowa droga. I tu mamy Dharma Siankan, miejsce, w którym byliśmy w tym rezerwacie. Tam było kilka pokoi, gdzie przebywaliśmy, powiedzmy, w wymiana za naszą pomoc przy utrzymaniu tego. Akurat trafiliśmy w okres, gdzie praktycznie mało co było tam do roboty, więc spędziliśmy tam piękny czas, zresztą o tym w dalszej części materiału. No i jesteśmy na plaży. Tutaj mamy łóżeczko plażowe. Można sobie pięknie poleżeć. Rzeźba zrobiona przez nich, jakaś majańska bogini. Paddleboardy, kajaki, łódeczka i morze. Morze Karaibskie tylko dla nas, nikogo nie ma tutaj. Plaża ma wiele glonów, wiele śmieci, bardzo dużo butelek wywala na brzeg. Sprzątaliśmy już tutaj raz. Woda bardzo ciepła, nie jest super przejrzysta, ale pływa się bardzo przyjemnie. Tak to wygląda. Morze, plaża i nasze miejsce. Jesteśmy tutaj teraz tylko we czwórkę przez kilka dni. Palmy kokosowe, mega. Pełne kokosów. Tony. Tutaj dwie chatki na palach. Jedna ma strefę jogi i relaksu na dole, a druga ma dwa pokoje. Jeden na górze, drugi na dole. Dzisiaj prawdopodobnie zajmiemy ten na górze. Zamienimy dormitorium dla wolontariuszy na domek dla gości, bo nie mamy gości. Tak wygląda pokoik. Pokoik z widokiem, z hamakami, z siatką na komary. Prezentuje się naprawdę nieźle. Iguana, gdzie jesteś?
słyszę, ale nie widzę. Jest tutaj pełno, także nie ma się co dziwić w pokojach. Sam igułany. Można się przestraszyć. Albo nie, mamy światło, nie mamy, jest. Jak zwykle w Meksyku, kable na wierzchu. Wszystko idzie prowizorycznie. Mamy wannę. Mamy prześwit na dół. Pod nami jest strefa do jogi. Prywatny kibelek. W pokojach dla gości w każdych jest kibelek. Moskitiera. Dach ze strzechy. Gdzie jest igułana? Nie widzę, może i nie chcę. Dalej, pozostałe pokoje. Pokój kolejny w dżungli. O, kable. Tak idą poprowadzone kable przedłużaczami od domku do domku. Prowizorka. Sekreta. To miejsce ma podobno... Każdy pokój ma swoje imię. Indywidualne imię. O, tutaj mamy coś takiego. Łóżko, tylko siatka. Prawie nie ma ścian. A przed każdym mają wodę do obmywania nóg z piachu. Okej, wejdźmy. Wczoraj to przygotowaliśmy ręczniczki. Moskitiera, ręczniki na plaży, pokój, łazienka z prysznicem, kibelek, wentylator, jakieś tam prowizoryczne lampki i. O, jak zwykle, prąd na wierzchu, kable wszechobecne, a to jeszcze nie jest najbardziej hardkorowe. Jest tego więcej. To jest bardzo na uboczu. Tu już mamy więcej komarów. Jest zamknięte. Tu mamy więcej komarów. Od razu jest dżungla. O, zaraz może pokażę, jak rosną palmy, kiedy kokos spadnie z drzewa. O, tutaj jest domek właścicielki i Ricardo. O, nie wiem, czy mi nie zaparował troszeczkę obiektyw. Może trochę, albo sporysowany. Może sporysowany. Oby nie, dobrze. Kokos, kiedy spadnie na ziemię, wygląda tak. Lękę sobie. Drewnienia. I wyrasta z niego palma. Pęka po prostu na pół. Nie wiem, zasila się tą wodą ze środka, tak dalej. Puszcza korzenie w piachu. Nie potrzebuje wiele wody. I wyrasta palma. Dzisiaj prawdopodobnie zostaniemy w tym pokoju. O górze. Nasz duński kolega zostanie na dole. Na razie mieszka z Ricardo w jednym pokoju. Tutaj są toalety publiczne dla wszystkich. Może kto jest? Nie, chyba nikogo. O, kibel jak kibel. Brudny, niezbyt ładny. Schody na górę. Stylowo, z linami. Naprawdę nieźle. Będzie fajna noc tutaj. Zobacz, jaki widok. Tylko ten. Strefa chillu. Prywatny hamaczek. Baleraczki. Proste otwarcie. No i pokój dla mnie i Olisy na dzisiejszą noc. O nie, wszędzie komary. Nawet teraz. Łóżko i widok z łóżka. Nie najgorzej. Ten pokój jest dla czterech osób. Aż czterech, dwa pojedyncze. Tutaj wstawili sobie jakiś teleskop. Ale nie wygląda, oglądałem go już, nie wygląda na kompletny. Okienko do łazienki. Można... Być może nie było kiedyś tej łazienki. I to było okno na zewnątrz, nie wiem. Dobudowali łazienkę.
jest ładna umywalka. Siemano, już trochę zarosłem. Pora na strzyżenie. Okej. Okay. Reszta dachu głównego. Tutaj dobudowany ten daszek od łazienki. Prysznic prosty, ale to wystarczy. I siatka, i pełny widok na zewnątrz. Na centrum. Mamy tylko z solarów. Brama wjazdowa. Nie wjeżdża tędy zbyt wiele samochodów, ale jest. Dobra. Wszędzie. Mieszkamy po prostu na plaży. O, igłana zapierdziela. Zaraz wejdzie na drzewo? Tak, bo się boi. Leci, leci, leci. Dawaj, dawaj, do góry. Hello. Kokosy są wszędzie, cały czas spadają. Teraz mieszkamy w kurniku, dosłownie w kurniku. Yeah, to jest nasz kurnik. Bardzo ciasny, bardzo mały, bez łazienki. Trochę śmierdzi. Dach ze strzechy. Jak wszędzie, ale tutaj mamy taką specjalną płachtę, żeby to się nie strzępiło na nasze łóżko. Śpimy z moskitierą. Teraz niepościelane, sorry. Wstaliśmy i zostało tak niestety. Jest nawet safe, ale bez prądu, bez klucza, także nic nie zamykamy. Proste drzwi z moskitierą, nic specjalnego. Trochę obrzydliwie, ale po kilku dniach można przywyknąć, nie ma problemu. Po takiej przygodzie, jeśli śpisz w takich warunkach, to już możesz spać naprawdę wszędzie. Magazynek mały, zanim wieszamy ubrania. A tutaj kolejne dla wolontariuszy pomieszczenie. Obrzydliwe, tak jak to, w którym my śpimy, albo nawet bardziej. I zewnętrzna łazienka. Miejsce na grilla. I od tyłu wejście do kuchni. Miseczki dla piesków. Mamy dwa pieski tutaj. Bardzo sympatyczne. Podobno żyły tutaj same przez 2 lata. Zostawili je poprzedni właściciele. Magazynek, pralnia. No i nasza kuchnia, serce tego miejsca. Dwie lodówki duże. Kuchnia w amerykańskim stylu. 6 palników. Mnóstwo patelni. Z czego będzie sewicze? Pomidor i kalafior. Także to wszystko tutaj. No, bardzo klimatyczne, zaniedbane, ale klimat jest mega. Mieszkasz w raju. Kokosy, palmy, woda, upał, 30 stopni codziennie. Jest strefa, nie strefa, tylko pora huraganowa, deszczowa. Ale tutaj padało może 2-3 razy, ale tylko pół godziny mniej więcej. Raz z mocnym wiatrem, pogoda sztormowa. Od 2 dni mamy wodę płaską jak jezioro, po prostu jak jezioro. Wczoraj na paddleboardach pływaliśmy mega. Ryby, widzisz wszystko, niedaleko z rafa, jakieś pół godziny drogi kajakiem. Możesz dopłynąć sobie do rafy.
ale no nam się nie udało, nie dotarliśmy wczoraj do rafy, aż do rafy. Okej. Okay. Uwielbiam ten cień na piasku palm, to jest mega kąs klimat. Myślę, że tak każdy sobie wyobraża raj i życie na emeryturze, jeśli uda ci się zarobić odpowiednio dużo. Jeśli masz motywację, ale dla mnie, nie wiem, może gdybym miał teraz bardzo interesującą pracę zdalną, miał wiele zajęć, to tak, ale mieć kasę na koncie, leżeć tu i gnić na plaży, nie dla mnie. Tydzień, dwa, spoko. Jak, albo drugie miejsce, przyjechać na wakacje, odpocząć, mieć takie miejsce jako drugie, ale tu też trzeba coś robić, to nie może stać puste resztę roku. Trzeba to wynajmować albo prowadzić jakiś, nie wiem, może biznesowe jakieś spotkania. Zbierasz ludzi, przedsiębiorców, przyjeżdżają tutaj, bawicie się, dyskutujecie, pracujecie razem. To mogłoby mieć sens dla odpoczynku, ale mieszkać tutaj, nic nie robić, leżeć i liczyć kokosy, nie dla mnie. Może za 60 lat. Nie teraz. A, 60, może trochę przesada. Za 40. Coś takiego. No, zobaczymy, jak nam te filmiki tutaj się poskładają, jak to wyjdzie. Czas na toaletę i... O! I jaszczureczkę. Zielona, piękna. Bardzo szybkie. Banios. Banios i shower. Banios po hiszpańsku, shower po angielsku. Każdy coś znajdzie dla siebie. Do zobaczenia. Okej, okay, a tutaj nasze próby znalezienia rafy koralowej. Miała być około 30 minut kajakiem od brzegu, no, natomiast nie udało się dotrzeć. Być może nie dokładnie w tym miejscu, ale za to świetna wycieczka, fajna woda do popływania, no i bardzo łatwo było pływać, ponieważ nie było w tym momencie całkowicie fal. Naprzeciwko tego miejsca w dżungli miały się znajdować takie totalnie niekomercyjne ruiny, pozostałości po Majach tak naprawdę, po ich architekturze tak dalej. Zostały dwa dosłownie takie malutkie budyneczki, których teraz szukamy. W dżungli jest na pewno tego więcej, no ale to są tak w miarę łatwo, blisko dostępne. Wiąże się też z nimi jakaś tajemnicza historia. O! Ci w tym miejscu podobno działy się jakieś magiczne rzeczy. Tak opowiadają to ludzie, którzy są miejscowi. No okay, właśnie. Here. I to jest tu, po lewej i here, po prawej. Yeah. A przewodnikiem jest nasz kucharz z tego miejsca, Ricardo. Czuku.
Okej. Jak wcześniej wspominałem, w tym miejscu było wiele różnych gatunków zwierząt. Iguany tutaj to było normalnie jak, nie wiem, jak w Polsce konik polny. Bardzo wiele, wszędzie, cały czas gdzieś latały mniejsze, większe. Zwierząt było tam bardzo dużo, ptaki wodne, jakieś pelikany, zwierzęta typu coś jak flamingi, coś w tym stylu. Takie morskie. Tutaj są różnego rodzaju kraby. Nie wiem, jak te zwierzęta się dokładnie nazywają, no ale podobne do krabów, takie w muszelce. Mniejsze, większe. W wodzie też znajdowaliśmy to miejsce, które nazywają karakole. Oni to jedzą, ale to jest coś a la właśnie muszle ma taką rogową, podobną jak te tutaj krabiki, ale jest to coś jak małż, coś takiego. Karakol, jak się tłumaczy, to niby to jest ślimak, ale to zupełnie coś innego, takie bardziej małże. W wielkich muszlach, z których oni robią takie trąby, rogi, takie do dzwonienia, można z tego wydawać dźwięk. Tam akurat nawoływali tym na obiad. No a w nocy wychodziło pełno takich już normalnych krabów. Cała plaża, co kawałek dosłownie biegały. One się chowały gdzieś tam w jakichś swoich dziurach w piasku. No i jeszcze można było spotkać w lasach, w dżungli, dzikie koty, jakieś lamparty i tak dalej, pumy. Także no, cały urodzaj. No a tutaj miejscowy piesek, który lubi jeść kokosy. W ogóle w Meksyku psy lubią kokos. Gracias, señor. Por favor. Comida para ti. I w tym nagraniu to już wszystko. Zapraszamy do kolejnego filmiku, który już niebawem. Do zobaczenia, dzięki. To też możemy spokojnie zjeść.